Cześć wszystkim. Witam Was na nowym łowisku karpiowym. Tym razem to łowisko Niesiałowice i jezioro Czarne. Ostatni raz byłem tutaj kilkanaście lat temu. Wiele się tutaj zmieniło. Przede wszystkim zwiększyła się presja na to łowisko. Praktycznie wszystkie miejscówki tutaj są zajęte, te lepsze. A mamy już końcówkę września. Kilka godzin temu przyjechałem, udało mi się rozbić, czekam na chłopaków z ekipy Megafish, przyjadą w ciągu paru godzin, no i czeka nas dwudniowa zasiadka, taka weekendowa, nad właśnie tym łowisku. Wywożę zestawy, wywożę je dosyć daleko, one są ustawione 180 i 70 metrów od brzegu, tam jest mniej więcej głębokość 3-3,5 metra, to nie jest głębokie jezioro, w każdym razie ta miejscówka, jestem na stanowisku numer 17, nie jest głęboka, mniej więcej pół godziny temu kolega ze stanowiska obok wyciągnął jesiotra 16-kilogramowego. Natomiast z karpiami jest dosyć słabo. Dzisiaj rano jedna piętnastka, ale to z drugiej części jeziora padła. Oczywiście jak coś złowię, to pokażę. Na razie do usłyszenia, a pokażę jeszcze na jakie zestawy tutaj łowię. Jak ja, słuchajcie, tu łowię. Pierwszy z moich zestawów to jest Roni Rig, haczyk numer 4. Tu jest kuleczka numer 14, Cream Seed. Tuż jest jeszcze, oczywiście tak jak w Roni Rigu, pasta dociążająca. I to mniej więcej ma, o tak, stać na dnie, się prezentować. Tu jeszcze nałożona PV-ka na to wszystko, bo w tej formie to wywożę. To jest na pierwszej wędce, która jest w odległości 100 metrów, no o głębokości mniej więcej 3,5 metra. Drugi z moich przyponów to Sleep D-Rig, na którym mam orzech tygrysi. On jest wymoczony też w tym cream seedzie, podpięty sztuczną kukurydzą, żeby sobie on tak stał nad tym haczykiem. To jest long shank i tym razem ten przypon jest całkowicie miękki z plecionki. Tu oczywiście też PV-ka i do łódki ładuję przy tym przyponie ze dwie garście ziaren, czyli kukurydzy, konopi i orzecha tygrysiego. Trzeci z moich przyponów to jest IQ D-Rig. Haczyk tu jest szóstka. On ma taką pętlę D, na której ten Wafters, bo to jest Wafters 14, Cream Seed sobie rusza się. Tu jeszcze w odległości kilku centymetrów od haczyka jest taka śrucina dociążająca, no i oczywiście PV-ka, w której mam tutaj pogniecione kulki razem z peletem. Kurde, piękne ryby. Czekaj. Okay. Ile tu? 13800? No, coś zaraz zobaczymy. Nie, już równo 15, więc kilo 100 odejmij. No to 14 dla równego rachunku. Dobra. Łatwiej zapamiętać. No. Dobra, musisz poczekać, musisz wiesz tak parę razy, żeby on załapał, nie? O! Panu dziękujemy. Hop. 14 kilo. Wraca do domu. Do domku. Czekamy na ponowne spotkanie. Mamy rolkę. Jestem bardzo ciekaw, co to będzie. Ryba. Ale ryba na pewno nie jest mała. No, ciągnę ją ze 100 metrów. Więc na razie jeszcze jest dosyć daleko.
Rybka wzięła na tą samą przynętę. 14 haczyk. Uwolnimy rybę. Tak. No mamy 10 na liczniku minus kilo 100. No to jest 8900. Będzie miał fioletowy pysk. Ostatnia prezentacja. Ostatni krzyk. Dziewiąteczka. To będzie nuta. Ławisko niesie ławice. 21 września. I wypuszczamy do wody. Do zobaczenia za rok. Bye bye. Nie wiem, słuchajcie, czy to przypadek, ale już drugi karp złowiony na IQ D-Rig. Hak 6 i Wofters 14 Cream Seed na takiej pętli D. W nocy Maciek złowił na dokładnie na ten sam zestaw karpia golca 14 kg. Ja przed chwilą wyciągnąłem takiego karpika 9 kg. Także widać, że ten zestaw działa i za chwilę on z powrotem jedzie do wody. Siołowice. Łowisko nie siołowice. To takie jeziorko nieduże, w kształcie owalnym. Tu naprzeciwko stanica. Tak, tutaj można wykupić licencję na połów. Bardzo miła właścicielka. Jest kilkanaście stanowisk. A tak wygląda karpiarz w trakcie posiłku. Między jednym a drugim alarmem. Tak, między braniami. Trzeba między trochę... 14 a 19. Tak, trzeba... Chodzi o kila. Trzeba kalorie na hole uzupełnić. Nie paść w czasie holowania. Jarek holuje. Dużą rybę. Jest w tej chwili jakieś 60-70 metrów od brzegu. Mówię o rybie. O! Jaro mówi, że to będzie jesiotr. Zobaczymy. Szczytuwa się gnie. Team Megafish współpracuje. Więc mamy podbierakowego. Mamy holującego. No i w mojej osobie jeszcze mamy operatora, tak, operatora kamery w laczkach. Nie wiem, czy to widać, o, więc ja głębiej nie wchodzę. O, pięknie, pięknie walczy. I tym sposobem każdy z nas wyholuje rybę na tej zasiadce. I o to chodzi. On musi ci, wiesz, ją wrzucić, jakby wprowadzić w podbierak, nie? Dobrze? Jest. Dobrze. Nie podnoś. Mamy go. Jest ryba. Pamiętajcie, takie ryby tylko na Mega Fish Channel. Po opłaceniu... Tam do was, czy tu? Nie, tu, do ciebie. No przecież ty złowiłeś, nie? I ile mamy na wadze? Pod 8 kilo, no 7. No to tak jak mówiłem, 8 kilo, nie? Tak, 8 kilo. Dobra, odkażanie rany obowiązkowo. Jarek jest przykładem... On nawet śladu nie ma tutaj, żadnego po tym haczyku. Nic. Czysty pyszczek. Może zrobić zdjęcie, że widać, że nieskaleczona ryba. Nic. Dobra, do wody. Teraz go na powietrze. O! Poszedł? Zaraz zobacz, jak on pójdzie. Stoi na razie. Wiesz, może go za ogon i trochę, wiesz, przód, tak. Tył go, wiesz, tam powachluj, nie? Żeby trochę... Ale on jest, on miał tyle siły, kurde. Zawodnik jest... Poszedł? Poszedł. Dobra. O, 10800, 10900, czyli tak pod 11 kilo.
Odkazimy. Pyszczek również. Piękna ryba. Wraca do wody. I jeszcze tylko rzut oka, na co ten karpik wziął. Kulka Crimseed 14 pop-up na Roni Rigu, haczyk numer 4. No i on sobie tak o balansował tutaj. Balansowała ta kulka nad haczykiem. Zobaczcie Państwo, tu jest super specjalista od łowienia karpi. I zaraz zrobi taki trik, że mu się będą trzęsły ręce. Nie, ale już pomijając żarty, to jest tak zwany baklet, czyli ciężarek, który zatapia żyłkę, no żeby ta żyłka po prostu się nie plątała tutaj na powierzchni. Ten baklet jest jeszcze przyczepiony, jak widzicie tutaj, taką linką fluo, żeby się nie pogubił, szczególnie w nocy. I on w przypadku holu jest no, po prostu łatwy do zdjęcia, nie? Z tej linki głównej. Spada sam. No, albo spada sam. No. Dobiega druga doba naszej zasiadki na łowisku Niesiołowice, województwo pomorskie. Jesteśmy na Kaszubach. Miny mamy, że tak powiem, dosyć uśmiechnięte i radosne, ponieważ udało nam się wyholować łącznie 3 ryby, z czego Maciek pochwal się największą. Karp 14 kg. To było pierwszej nocy. Drugiego dnia ja wyciągnąłem jednego karpika takiego 9 kg. No i dzisiaj w nocy o 2:30 pojechała kolejna wędka i udało się wyciągnąć karpia 11 kg. Jesteśmy na stanowisku numer 17. Obok na 16 stoi nasz kolega Jarek i przez te dwie doby no miał jedno branie, ale niestety nie był to karp, a jedynie jesiotr. Przypomnij, ile miał kilo? 8 kilo. Maciek miał jeszcze trzy spinki, tak. Ale dwie z nich to z pewnością nie były karpie. Nie były karpie. No jedna to oceniamy, ta spinka to był po prostu leszcz, a druga dzisiaj nad ranem... Przenośni. A ostatnia to jesiotr. No, to był jesiotr tutaj pod samym brzegiem. Dość waleczny, trzeba przyznać. Się wypiął. Także łącznie zaliczyliśmy, dobrze ja liczę, 6 brań i 3 ryby, przepraszam, 7 brań i 4 ryby wyciągnięte. Obok koledzy na stanowiskach, bo się tutaj troszeczkę ich pytaliśmy, kolega na 18 w zasadzie przez 4 dni wyciągnął tylko jednego jesiotra, ale pięknego, 16 kilo. Dwa dni temu jak tutaj przyjechałem, to miałem okazję pomóc w podebraniu tego jesiotra. A z kolei tam za Jarkiem na 16, czyli na stanowisku numer 15 stało dwóch wędkarzy, też 3 czy 4 doby. No i oni przez dwie nocki łowili takie karpie w granicach 6-8 kilo, kilka sztuk. Generalnie... Tylko i wyłącznie w nocy. Tak, chciałem zaznaczyć, że większość brań mieliśmy w nocy i no... Przyponem, który tutaj, że tak powiem, jest numerem 1, to jest IQD Rig, podpięty waftersem, 14 mm na ten zestaw i na tą kulkę mieliśmy najwięcej brań. Jedno branie też było na Roni Riga z pop-upem Crimseed 14 i jedno branie było też na takiego dopalonego orzecha tygrysiego podpiętego u góry pływającą sztuczną kukurydzą, ale to prawdopodobnie był leszcz, tak myślę. Także do następnej zasiadki, żegnamy z łowiska Niesiołowice, trzymajcie się, cześć. Cześć.